Cześć wszystkim, witamy w drugim odcinku podcastu na Froncie. Witają Was: Szymon Pawlak oraz Marcin Milewicz. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo właściwie będzie pierwszym odcinkiem z dłuższej serii o temacie, o którym można bardzo wiele odpowiadać, a de facto będą to mikrofrontendy. Ale zanim przejdziemy do meritum naszego odcinka. Chciałem się ciebie, Szymon, zapytać, co ciekawego ostatnio czytałeś? Tak, czyli nasz stały segment. E, ja muszę od razu się wytłumaczyć, bo chyba ostatnio obraziłem się trochę na książki techniczne. Bardzo przepraszam, ja to poprawię. E, ale rozmawiamy, co czytaliśmy? Więc czytałem. Belatrystyka, podróżowanie z Benjaminem. E, polecam komu? Każdemu, kto ma dzieci. E, książka bardzo fajnie opisuje relacje. Te złe i te dobre, oraz co na samym końcu warto zrobić? Wszystko jest wplecione w e, historię, która naprawdę trzyma w napięciu do samego końca. Polecam, powtórzę, następnym razem się poprawię, będzie techniczna rzecz, ale mimo wszystko tą książkę też bardzo, bardzo polecam. E, dodam jeszcze tylko, bo możliwe, że niektórzy z Was słuchają też innych podcastów. Ta książka jest z polecenia z podcastu, gdzie prowadzi Radek Kotarski i Podsiadło. To jest bodajże PKP-podcast. Tak, żeby nie było, że tutaj ja wymyśliłem. Ja to też mam z polecenia. Marcin, co ty czytałeś? Ja ostatnio także nie mogę się pochwalić skończoną pozycją techniczną. Natomiast ostatnio złapałem taką zajawkę na naukę gry w szachy, i aktualnie czytam książkę. Przesława Spisaka pod tytułem Kurs na czwartą kategorię. Właściwie jest to książka, która prowadzi nas przez różne zadania szachowe, i myślę, że jest to taki miły temat do oderwania się od tego całego techni technicznego rozwoju. Przynajmniej na chwilę. Dokładnie, przynajmniej na chwilę, ale obiecujemy poprawę. Będziemy czytać techniczne rzeczy, będziemy się tym chwalić. Mamy bagaż dużo książek przeczytanych technicznie, tak, ale mimo wszystko mówimy o tym co teraz czytamy, żeby to było na czasie. A wracając do naszego głównego tematu odcinka, mikrofrontendy. W pierwszym odcinku o mikrofrontendach chcielibyśmy zahaczyć o takie podstawowe założenia i zastanowić się dlaczego w ogóle Temat mikrofrontendów jest aż tak gorący, i czy właściwie potrzebujemy mikrofrontendów? No właśnie, Szymon, jakie jest Twoje zdanie? Dlaczego potrzebujemy mikrofrontendów? Dokładnie. D to jest prawda, jak się spotkaliśmy i w ogóle zaczęliśmy myśleć o tym, jak zahaczyć temat mikrofrontendów. Ogromny świat. Od czego zacząć? W ogóle, moja, moje spostrzeżenie jest takie, że bardzo często. Kiedy mówimy o mikrofrontendach, to mówimy od razu o technikaliach. Mamy takie frameworki, to rozwiązują, to tu skalujemy, to są iFramey, coś tam. Ale wróćmy na chwilę do tyłu, co nam to rozwiązuje, prawda? Jakie problemy rozwiązuje nam podejście mikrofrontendowe? I jak sobie zadałem to pytanie, to też od razu w głowie mi się pojawiła taka myśl. Pojawiły się mikroserwisy, prawda? Architektura jakaś rozproszona, jawnie zdefiniowane proste interfejsy. Też można bardzo dużo na ten temat mówić. I naturalną koleją rzeczy, w pewnym momencie, to był bodajże 2016 rok, zaczęto mówić: No dobra, no to dzielimy backendy w taki sposób, no to może też podzielimy frontendy, prawda? Tylko, że to z tej perspektywy nadal nie jest odpowiedzią, co nam to rozwiązuje. Prawda? Tylko pociągnięciem tematu dalej, zrobiliśmy coś po stronie backendu, frontend nam się rozrasta, no to teraz spróbujmy frontend na tą samą modłę zrealizować. Takie mam poczucie i takie mam wrażenie, że w większości przekazów, które gdzieś tam słucham, tak to wybrzmiewa. Ale wracając do meritum, co nam to w teorii powinno rozwiązać? To pierwsza rzecz skalowalność, skalowalność i w dużej mierze na tym aspekcie w trakcie w ogóle rozmowy na temat mikrofrontendów bym się skupił i bym rozmawiał. Jakie jest twoje zdanie? Dokładnie skalowalność to jest na pewno jeden z tych plusów wdrożenia mikrofrontendów, natomiast Mówiąc o mikrofrontendach, mówimy o stylu architektonicznym i wiele osób od razu architekturę kojarzy z technicznymi rozwiązaniami, a tak naprawdę architekturę skaluje się organizacyjnie. Architektura jest czymś więcej niż technicznym rozwiązaniem, jest całością naszych wszystkich procesów w organizacji i tutaj, wydaje mi się, mikrofrontendy mogą mieć naprawdę duże plusy. Tak, bo w ogóle warto też powiedzieć, że z monolitem nie jest nic złego, tak? To nie jest tak, że mieliśmy monolit frontendowy i to jest złe i teraz wszyscy wskakujmy na mikro mikrofrontendy, mikroserwisy. Nie, to jest właśnie to, co Marcin powiedziałeś, najistotniejsza rzecz, a mianowicie... Jak wygląda organizacja, a co za tym idzie, już chyba któryś raz, nie wiem, czy to w tym podcaście, ale w ogóle, yy, prawo konveja, o ile dobrze wymawiam, prawda? Czyli struktura wpływa na to, jak mamy zorganizowany kod. I to jest prawda. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy aplikację, która jest całościowo dowożona, nawet duży zespół, całościowo dowożona przez jeden team, który. Zna się, dobrze rozmawia, komunikuje się, ma już fajne sposoby na to, żeby rozmawiać i gdzieś tam rozwiązywać te problemy. Co jest złego w Monolicie? Oczywiście ja spłycam temat, tak? Ja spłycam temat, oczywiście to jest o wiele więcej tutaj zmiennych, ale próbując odpowiedzieć na to, nie jest nic złego. Ale teraz kompletnie druga sytuacja. Mamy N różnych teamów. Jeden team zna Angulara, drugi team zna reakta pewnie ten temat poruszymy czy frameworki i mikrofrontendy różne to są złe rzeczy ale abstrahując od tego na razie tak chcemy wspólnie dowieść jakiś produkt mamy różne teamy nie wiem z jakiego powodu tak może tak się zdarzyć no to Monolith jest ok, możemy próbować będzie trudniej rozwiązaniem co w takim wypadku może być mikroserwisy więc tutaj ta organizacja w jaki sposób tutaj komunikacja wygląda wpływa na to, jak my chcemy definiować naszą architekturę, czyli czy to właśnie będzie monolit, mikroserwis czy inne rozwiązania. Jeszcze tylko szybko powiem tutaj, bo wydaje mi się, że to jest też istotne co do organizacji, to jest w ogóle przygotowując się do tego odcinka, gdzieś tam zacząłem słuchać sobie na temat mikroserwisów, mikrofrontendów i jedna rzecz przez pracownika Toadworks była wyartykułowana, gdzie jeżeli mamy jeden team to trzeba mieć na uwadze fakt, że ten team jeż, jest wzór, który opisuje ilość ścieżek komunikacji pomiędzy osobami. A wzór to jest ilość osób razy ilość osób minus jeden podzielona na dwa. Ja sobie szybko wziąłem kalkulator i obliczyłem dla 50 osób, ile by to, jaka by była wartość. Blisko 1300 czy ponad możliwości sposobu różnej komunikacji. To zaczyna być problem. I jeżeli my nie mamy dobrych narzędzi, nie mamy dobrego skilla, nie wiemy jak to robić, to czy nie powinniśmy się zaczynać zamykać po prostu w pewne domeny, w pewne obszary i nazywać to właśnie mikroserwisami, mikrofrontendami. Co o tym myślisz? Tak, na pewno mikrofrontendy będą wpływać na komunikację. Jeśli mamy mały zespół, no to tak jak mówisz, nie ma problemu żadnego z komunikacją. Natomiast jeśli nagle z jednego zespołu robią się dwa zespoły, trzy zespoły, pięćdziesiąt zespołów pracujących nad aplikacją, no to już tutaj monolit frontendowy niekoniecznie ma sens, ponieważ raz, że ciężko by było ogarnąć tak duży codebase, który... Powinniśmy tak czy siak jako jeden codebase traktować spójnie. Inną sprawą jest coś, co też jakiś czas temu czytałem o teorii obciążenia poznawczego Johna Swellera, która zakłada, że nasza pamięć robocza ma ograniczoną pojemność. Jeśli pracujemy nad różnymi domenami, jesteśmy wyrywani z kontekstu na kontekst. To nie mamy szansy dobrze utrwalić tego w pamięci dług, długiej, czego się nauczymy. Natomiast takie dzielenie i autonomia na domenach pozwala nam bardziej oswoić i ćwiczyć tą pamięć roboczą, co później też wpłynie na to, że będziemy mieć większe te zdolności kognitywne i łatwiej będziemy mogli być ekspertami w danym schemacie domeny i oczywiście, i oczywiście później, jeśli będzie taka potrzeba, możemy rozszerzyć swoją wiedzę na różne domeny. Wiemy natomiast, jak jest w świecie IT. Najczęściej project managerowie, klienci chcieliby, żeby zespoły potrafiły wszystko, żeby każdy mógł się zająć Wszystkim i mieć wiedzę na temat całości aplikacji. I ja nie twierdzę, że się tego nie da, bo owszem się da, ale twierdzę, że jest to po prostu nieefektywne. Bardziej efektywnym tutaj podejściem jest dzielenie. No, po to też powstały takie metody, jak chociaż DDD, żeby zacząć od tej komunikacji rozmowy. I móc to później przenieść na techniczne realia. Jak się okazuje, to działa. Wyobraźmy sobie jeszcze jeden aspekt komunikacyjny, kiedy nie mamy dużo zespołów, powiedzmy, mamy pięć. To jest jeszcze taka liczba, gdzie jesteśmy w stanie w miarę sprawnie ze sobą się komunikować na linii pomiędzy zespołami. Ale co w sytuacji, kiedy. Wszystkie te zespoły pracują w innej strefie czasowej. W tym momencie, żeby się skomunikować i obgadać jeden wspólny CodeBase, gdzie nie mamy wyraźnego podziału na obowiązki, na zarządzanie tym, tymi partiami kodu, może być to trudne i powodować większy narzut pracy, gdzie będziemy skupiać się na tym, jak się skomunikować, a nie na tym, żeby dowozić prawdziwą wartość i rozwiązywać problemy te, w których nabywamy danej ekspertyzy? Co o tym Czy myślisz? Czy Marcin? Do, do, wracając do pytania z samego początku. Jakie problemy, znaczy odpowiedzią na co są mikrofrontendy? I teraz po tym wstępie. Czy możemy sobie powiedzieć, że odpowiedzią są na po prostu problemy z komunikacją? Jakkolwiek sobie to zdefiniujemy, czyli dużo to, mamy dużo teamów, większa e, ilość ludzi, to już powoduje większe ścieżki, tak jak wspomniałem, komunikacyjne. Strefy czasowe, genialny przykład, który pokazałeś znowu, problemy komunikacyjne. E, Czyli mikrofrontendy są odpowiedzią na to, słuchajcie, jak się źle komunikujemy, to lepiej się wyspecjalizować i się oddzielić? Komunikacja zawsze musi jakaś być, bo co będziemy pewnie poruszać w kolejnych odcinkach o mikrofrontendach, gdzie będziemy rozmawiać o rozwiązaniach technicznych i, przyk i przykładach, jak razem pracować nad wspólnym schematem rozwiązań technicznych, na pewno to poruszymy, ale... W Odpowiadając na to na twoje pytanie, to tak, na pewno uważam, że jednym z problemów, na który microfrontends są odpowiedzią, jest właśnie ta komunikacja, tworzenie niezależności zespołów, autonomicznej pracy i odciążenia umysłowego dla poszczególnych feature teamów. Ale to jest jeden aspekt. Są też inne aspekty, które microfrontends nam rozwiązuje. Na przykład ja zawsze tak myślę sobie o samym deploymencie, o samym relisowaniu aplikacji. Zauważmy, że jeśli mamy tak wielki codebase, a potrzebujemy dodać małą zmianę, która nie będzie jakaś, która będzie powiedzmy ważna, ale mała, i robimy cały release aplikacji i nagle ta zmiana spowoduje jakiś błąd. Nagle cała aplikacja nam leży. Uważam, że mikrofrontendy to także odpowiedź na bezpieczniejszy deployment. Kiedy mamy odpowiednio wydzieloną aplikację, kiedy aplikacja składa się z mikroaplikacji, gdzie każda mikroaplikacja powinna być osobno deployowana leżeć jako osobny kod na CDN-ie, nie mamy takiego problemu, ponieważ błąd w małej części nie spowoduje wysypania się całości aplikacji. Oczywiście to też będzie niosło ze sobą narzut techniczny związany z obsługą tego błędu, ale daje to jednak taką możliwość, którego nawet modularny monolit, Niekoniecznie nam da. No tak, dokładnie, no bo to są osobne światy, prawda? W teorii. W teorii, w utopii, to są osobne światy. No właśnie, a teraz może zahaczmy o, to ten, o ten temat, no bo tutaj rozmawiamy i ty powiedziałeś, że powinny ze sobą coś współdzielić. A teraz przychodzisz na, albo wchodzisz na pierwszą lepszą stronę z Google na temat Micro Frontends, i tam będzie słynne zdanie: zdanie Luki, sure, nothing. I teraz, jak to połączyć? Co musimy dzielić? No bo nie zahaczając o technikalia, bo to nie jest ten to miejsce, jakby, co według Ciebie jest tutaj istotne, żeby było współdzielone pomiędzy mikrofrontendy i czy w ogóle musimy coś współdzielić. I dlaczego właśnie share nothing może być dobrą praktyką? Mhm, dokładnie. Dla mnie share nothing architecture wiąże się przede wszystkim z tą niezależnością codebase'ów, niezależnością deployment'u i to nie powinno być dzielone. Mamy osobny pipeline na aplikację mikrofrontendową. Jeden, dwa, trzy i każda nie jest zależna zupełnie od innej. Ale od strony codebase'u, tak? Od strony już gotowego produktu, który Nawet od gotowego produktu. Gotowego okay, produktu, na... gdzie rozumiem ten pojedynczy produkt jako pojedynczą mikroaplikację, tak? Że jeśli chcemy wybudować pojedynczą mikroaplikację, to ona... Niezależnie się buduje od innych mikroaplikacji, ale na przykład ona może korzystać ze współdzielonych bibliotek, na przykład z biblioteki dostarczające, dostarczającej komponenty, yy, może współdzielić jeden spójny design system, ale. Czy to jest dobre? Uważam. Od razu zadam Ci hmm? to pytanie, ponieważ dlaczego? Znowu, idąc Luką, no to jest osoba, która... Ja dobrze wymawiam imię, mam nadzieję, Marcin. Luka, prawda? Tak. E, dobrze, czyli nie ma błędu. Ale no to jest osoba, która mocno propaguje, prawda, mikrofrontendy w świecie, więc można gdzieś tam e, traktować go w jakiś sposób jako guru, w cudzysłowiu. Ale co Luka mówi? Nie miejcie żadnej biblioteki komponentów właśnie. E, oczywiście on to bazuje na swoim doświadczeniu, gdzie w firmie, w której pracuję, gdzie chcieli mieć bibliotekę komponentów, on zrobił taki research, że mm, na przykład navbar, czy tam e, footer, cokolwiek, co, co by mogło być spółdzielone, bo n różnych aplikacji ma podobne, sprawdził ile razy w ciągu e, trzech lat się zmieniło. No i powiedział, że dwa razy. I czy to jest problem żeby na tej podstawie tak jak on twierdził, żeby zrobić te zmiany w dwóch osobnych miejscach, żeby nie mieć wspólnej biblioteki komponentów. Tylko tutaj od razu to co mi się nie podoba, to jest to, że Luka bazuje na swoim doświadczeniu swojego produktu. I teraz wyobraźmy sobie, ja tak trochę challengeuję już idąc w ten temat, że no chcemy zrobić faktycznie rebranding aplikacji. Rebrandingi to nie są rzeczy, i to chyba Marcin też się z tym spotkałeś, które powstają raz na, no zależy od domeny, ale raz na pół wieku, tylko trochę częściej, tak? Design i w ogóle UX no zmienia się dosyć często. Widać to po dostosowywaniu się do rynku różnych aplikacji, różnych produktów. Nie wiem, jak ty uważasz, czy Luka ma rację, czy nie? Znaczy, mm -hmm. zakładam, że uważa, że nie ma, no bo powiedziałeś, że można spółdzielić bibliotekę komponentów, ale rozwiniemy ten temat. Mm -hmm. Ja ostatnio czytałem książkę Luki, Building Microfrontends, i on tam rozdziela jakby dwa podejścia: podziału wertykalnego i podziału horyzontalnego. I rzeczywiście daje. I dobre strony jednego, i dobre strony drugiego. W jednym, w jednym przypadku występują te współdzielone elementy design systemu, który jest jeszcze osobną warstwą niż już sama biblioteka komponentów, w drugim przypadku rzeczywiście mówi o tym, żeby jak najmniej dzielić. Natomiast on też yy, tam wspomina bardzo ważną rzecz, gdzie właściwie cytuje inną książkę, która mówi, że nie ma czegoś takiego jak dobra architektura, jest najmniej zła architektura. I wydaje mi się, że to właśnie jest też taka odpowiedź, bo najpierw powinniśmy tak naprawdę sprawdzić, co my używamy w organizacji. Czy my, dla nas będzie to ok, że coś będzie nieszerowalne, czy dla nas nie będzie to ok, że coś będzie nieszerowalne? Bo jeśli mówimy o bibliotece komponentów, też możemy myśleć o jakby dwóch osobnych warstwach, o warstwie atomowej, która dostarcza nam takie najprostsze atomowe komponenty, czyli coś takiego jak załóżmy ant. Material. Tutaj, Marcin, wejdę mhm. dla słuchaczy. To, co zaczynasz mówić, to jak ktoś by chciał sobie wygooglać, nie ma na temat tego pojęcia atomic design. Mhm. Prawda? To, co ty mówisz, i kontynuuj. Mhm. Tak. Więc te najprostsze komponenty mogą być tak naprawdę szerowalne, jeśli będą dobrze zrobione, bo w takich podstawowych założeniach w, w takich najprostszych atomowych komponentów jest to, że one nie mają dużych interfejsów, nie mają rzeczy, które mogłyby się często zmieniać i zwykle jak przyjmujemy już taką y, bibliotekę komponentów, to jest ona kompletna. Z drugiej strony mamy komponenty wyższego poziomu, czyli wspomniane przez ciebie footer, header, które będą składać się z komponentów niższego poziomu. I tutaj właśnie warto się zastanowić, czy pracując w zespole, gdzie, który składa się z paru mniejszych zespołów, każdy tworzy jedną, jedną podstronę. Załóżmy przykład sklepu i ktoś pracuje nad modułem do dodawania produktów, a ktoś pracuje nad modułem do przeglądania już przez klientów tych produktów. I teraz pytanie tutaj, czy jest bardzo istotne, że te dwa zupełnie niezależne byty domenowe muszą coś współdzielić, czy nie muszą coś współdzielić, bo rzeczywiście może się okazać, że te wspólne elementy nie będą się tak zmieniać. I to wszystko tutaj wracamy, że pierwsze co w przypadku zastanowienia się, Dlaczego mikrofrontendy, dlaczego my ich potrzebujemy, powinniśmy dokonać analizy naszej organizacji, wziąć pod uwagę ar drivery architektoniczne, porozmawiać z klientami, zapytać się, jak będzie wyglądała praca, czy będziemy mieć jednego Product Ownera, czy tych Product Ownerów będzie wiele, czy Product Owner'owie będą mieć wspólną wizję? Czy ci product ownerowie mogą nawet ze sobą się nie komunikować? Bo nasza aplikacja składa się z naprawdę zupełnie różnych domen. Bo też taka, taki przypadek może być, w bankach są aplikacje i co najmniej w dwóch takich projektach pracowałem, gdzie każda aplikacja była jakby dużą aplikacją, ale i tak koniec końców klient dostawał w takim jakby wielopaku cały portal, który składał się z kilkuset takich aplikacji i My nie mieliśmy pojęcia, że kto, gdzie, jaką inną aplikację robi, ale to działa. Według to mnie jest. najważniejszą rzeczą, jeśli chcemy coś mieć takiego szerowalnego, jest, jest ustalenie interfejsów, kontraktu, który będzie jak najprostszy i będzie powodował to, że możemy jak naj... że sami możemy z tych komponentów komponować kolejne komponenty, czyli tutaj taka za zasada open-closed principle. Dokładnie. Znowu, Marcin, ja cofnę się, bo tutaj wyszliśmy z tego stwierdzenia shared nothing. Czyli jaka jest firma, która ma, załóżmy, design system, bibliotekę komponentów i zastanawia się nad mikro frontendami, to, to nie jest tak, że powinna od razu odrzucić tą e, praktykę, prawda? Tak, no tak jak mówię, no, żeby, żeby nie było, bo to, to, to dosyć mocno wybrzmiewa, te nothing, i to buduje taką wyobraźnię, że okej, okay, czyli ja mam bibliotekę komponentów, czyli ja coś już współszeruję, czyli to już nie wykorzystam. Nie. To nie jest takie mm, zero-jedynkowe, to nie jest y, takie proste na samym końcu, nawet bym powiedział. Jest wiele odcieni szarości i tutaj można to dostosować, tylko znowu ugrywając jakieś procesy, ugrywając jakieś rozwiązania. Procesy, to jest to, to, dobrze, że też o tym wspominasz. Uważam, że procesy to jest coś, co może być właśnie współdzielone przez różne, niezależne zespoły. Czyli każdy, załóżmy, każdy z nas ma osobne pipeline'y do dostarczania produktu, ale proces jest jeden, spójny i każdy z zespołów może podążać za wytycznymi tego procesu, który będzie miał określone, y, jasno określone skutki i wynik, ale tak naprawdę może wybrać swoją drogę, jak będzie do tego dochodził. Tak, bo jeśli mówimy o y, takiej aplikacji mikrofrontendowej, to koniec końców i tak musi być warstwa, która będzie te mikrofrontendy składać. Abstrahując od technicznych rozwiązań, których powiemy w kolejnych odcinkach, koniec końców musimy mieć po prostu jedno miejsce, w którym musi leżeć zbudowany kod, który podąża za jakimiś kontraktami. Ale jak każdy z zespołów dojdzie do tego, żeby Dostarczyć ten kod, to już też może być zupełnie autonomiczne, ale to też zależy od organizacji. Oczywiście, jeśli mamy zdecydowaliśmy się na mikrofrontendy, ale mamy tylko pięć zespołów. W miarę to jest taki mniejszy projekt, to tutaj nie ma chyba potrzeby, żeby każdy wymyślał swoje rozwiązania, tylko może być też coś uwspólnionego. Natomiast Warto, żeby to też było, jeśli ma być to pipeline, to niech deklaracja tego pipelina leży w osobnym miejscu w repozytorium, że jeśli jeden zespół będzie chciał coś zmienić, bo to będzie jego przypadek, że musi mieć coś dodatkowego. To, żeby nie było konieczności organizowania dużych spotkań, żeby się zsynchronizować z innymi zespołami, zapytać, czy my możemy to zmienić, czy wam coś tutaj nie przeszkodzi. I tutaj też w tym temacie, od razu co mi przychodzi do głowy, to też taki przypadek, z którym ja pracowałem, kiedy mieliśmy, kiedy każdy z zespołów mikrofrontendowych miał po prostu z inną datę, kiedy miał zrealizować aplikację. I teraz tak. Jeden A zespół. to ja od razu zapytam, mhm. czemu była inna data? Ponieważ... To miało jakieś uzasadnienie? Tak, tak. To była, to była przebudowa starej aplikacji. Klient chciał, żeby to było dostarczane w taki sposób, że będzie dostarczane to widok po widoku, moduł po okay. module. W ogóle to było przepisywanie z aplikacji desktopowej w C Sharpie na aplikację angularową i... Założenie było takie, dostarczamy jeden moduł w aplikacji Angularowej i... Od razu wyłączamy możliwość korzystania z tego modułu w aplikacji desktopowej. I cały plan był taki, że po kolei, po kolei, jak zespoły będą, jak zespoły będą swoje rozwiązania już mieć przygotowane, będziemy mogli wydawać nową wersję. I tutaj, załóżmy, mamy sytuację, jeden zespół ma dopiero termin release'u za miesiąc, a drugi zespół ma za tydzień. I chcemy podbić naszą wersję Angulara, czy Reacta, co wtedy? Czy teraz czekamy, czekamy? tydzień czasu, czy nawet te dwa tygodnie, żeby jeden zespół zrealizował, ale co później, bo nagle się okazuje, że drugi zespół, jeden zespół się zrealizował, jest wszystko ok, przychodzimy do tematu, żeby przegadać podbicie wersji naszego głównego frameworka czy głównej biblioteki, ale się okazuje, że drugi zespół zaraz ma datę releasu. I to jest tutaj duży punkt dla mikrofrontendów, że jesteśmy w stanie budować niezależne pliki wynikowe z innymi wersjami, które powinny ze sobą działać. To, czy one będą działać, to pewnie jest wyzwanie techniczne, które na pewno robi duży narzut, ale koniec końców, samo to dostarczenie wartości będzie na pewno szybsze. Tak, tak. Tutaj dwa tematy, jeszcze, które mi się w głowie rodzą, to jest to, co mówisz, wersjonowanie, tak? Przy mikrofrontendach ten temat jest gorący. Prawda? na pewno spotkaliście się bądź spotkacie się z tym, że naprawdę wersjonowanie może być bolesne, że to jest coś, co trzeba umieć zarządzać, trzeba mieć do tego narzędzia, procesy i to nie jest takie proste. Znowu odsyłamy do tego, co ty, Marcin, powiedziałeś: wertykalne teamy, które robią wertykalne zmiany i horyzontalne. To jest chyba klucz, jeżeli chodzi o zarządzanie i o to, żeby zrozumieć ten problem. Bardzo, bardzo ciekawa to jest wizualizacja tego, żeby, żeby sobie to odwzorować. Później, myślę, że w następnych odcinkach też na ten temat będziemy rozmawiać, ale kolejna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to jest taka. Wyobraź sobie, że zaczynasz projekt, prawda? I. Do końca wiemy o tym, że często nie mamy wizji takiej całościowej, holistycznej tego na samym końcu, jak to ma wyglądać. Klient chce zrobić jakiegoś poka, sprawdzić, czy to w ogóle będzie fajne, później to się przeradza w Enterprise, tak? Jakby nie wiemy, co się z tym będzie działo, jak się z tym, co się z tym będzie, no właśnie, później działo. I Marcin, i, i w co idziemy? mikrofrontendy czy nie w mikrofrontendy? Pytanie o tyle zadaję, że chciałbym uzyskać odpowiedź, tak by poruszyć temat taki, co jest łatwiej. Z monolitu przejść na mikrofrontendy, czy o ile będzie potrzeba z mikrofrontendów na monolit bądź podejście, monorepo, jak zwał, tak zwał, czyli innej architektury. Chociaż nie łączył mi mikrofrontendów z monorepo, też ten temat będziemy poruszać, ale wiesz o co mi chodzi. Nie mamy wizji produktu, co jest łatwiej. Z monolitu na mikrofrontendy czy z mikrofrontendów na monolit? No właśnie to jest też dobre pytanie, czy byśmy potrzebowali później przechodzić z mikrofrontendów na monolit. Na pewno przejście z monolitu na mikrofrontendy nie będzie się działo od tak, tylko będzie wymagało właśnie wiele tej pracy technicznej, projektowej zaplanowania, przemyślania tego wszystkiego, więc jeśli zaczynałbym projekt i moimi wytycznymi byłoby to, że najpierw tutaj chcemy zrobić jaki, jakiś MVP, jakiś mały widok, no to raczej nie szedłbym w mikro frontendy, bo to także wiąże się nawet z taką zasadą, żeby przy projektowaniu architektury, która określa nam w, w zależności od skali, Początkowego produktu i końcowego. Nie, jesteśmy, nie znamy tych wartości nigdy, ale plus minus jesteśmy w stanie wyszacować i możemy także na tej podstawie wyszacować, ile my czasu powinniśmy poświęcić na zaplanowanie tej początkowej architektury. Jeśli jest mały, produ, mały produkt, na pewno nie szedłbym w mikro frontendy, ponieważ jest to ogromny narzut techniczny, żeby zrobić to dobrze. Natomiast, jeśli byłby to średni produkt, taki powiedzmy tak na te na 3000 linijek, ale od początku wiedziałbym, że będą co najmniej tam 2, 3, 4 zespoły, że daty rilisów nie będą ze sobą zbieżne, że. Każdy z tych zespołów ma osobnego product ownera czy klienta, kogoś, dla kogo robimy poszczególne featurey, i nie będzie takiej możliwości, żeby się zgadywać, że nagle to wyrywisujemy dla jednego, tutaj to dla drugiego, to w tym momencie już zacząłbym się zastanawiać nad wprowadzeniem mikrofrontendów, bo to by miało sens. Także w przypadku, kiedy. Wiem, że mam zrobić małego, mały pod dla aplikacji, ale ona w swoim zamyśle będzie, będzie, będzie rosła i będzie miała różne domeny. Na pewno wtedy można nie przygotowywać jeszcze od razu całego zaplecza technicznego do mikrofrontendów ale można zacząć na tyle modularnie w monolicie to budować, aby później ewentualne przejście na mikrofrontendy było łatwiejsze, bo musimy pamiętać, że mikrofrontendy to już jest cała niezależna architektura, gdzie nie mamy dwustronnych zależności, mamy tylko jednostronne zależności, tam nie może być połączeń pomiędzy wieloma domenami. Ale oczywiście w taki sposób możemy budować nasz modularny monolit. Często się tego nie robi, bo ciężko o to zadbać. Deweloperzy skupieni na poszczególnych funkcjonalnościach nie zawsze myślą o całości. Ale jeśli na przykład nawet w mniejszym projekcie zadbamy najpierw o taką rzecz, że nasza ta najprostsza architektura monolitowa, modula, modularnego monolitu będzie miała te namiastki, czystej architektury, nie będzie miała dziwnych zależności pomiędzy sobą, to na pewno później będzie nam łatwiej przejść na mikrofrontendy. Tak jest. Uzupełniając to, co w sumie powiedziałeś, podpisuję się pod tym, to mikrofrontendy, podejście mikro w ogóle jakieś, na samym początku będzie bardziej kosztowne versus monolit. I tego, I tego trzeba być świadomym. Mikrofrontendy zwracają się z czasem. Czym dłużej trwa projekt, czym bardziej się rozrasta, skaluje, a tym ta wartość zaczyna być zwracana. Więc w przy projektowaniu i zastanawianiu się, mikrofrontendy, monolit czy cokolwiek innego, w jaki sposób sobie to dzielić, warto się zastanowić, czy właśnie ten effort, który narzucimy na początku w przyszłości będzie nam się zwracał. Jeżeli jest cień szansy, a widzimy, że klient liczy na jakąś ekspansję, na jakiś wzrost, czy może nowy market, nowy rynek, to też są te rzeczy, które nam dają do myślenia, aha to może będą inne teamy pracować, to może będą inne znowu strefy czasowe, cokolwiek, skalowalność, tak? No to warto zainwestować w mikrofrontendy, w to podejście. Marcin, jeszcze jedna rzecz. Ja ją trochę poruszyłem na samym początku, a mianowicie fakt mikrofrontendów, a mikroserwisów. Ja bym chciał poruszyć tego typu kwestie. Czy jeżeli mamy architekturę mikroserwisową, po stronie backendu to my powinniśmy przejść na mikrofrontendy. Jak to się ma ze sobą? Wydaje mi się, że te dwie rzeczy, jeśli chodzi o aspekt techniczny i o takie słowo, że powinno się przejść, no to nie ma nic z tym związanego. Oczywiście w idealnym świecie, kiedy wybieramy podejście wertykalnego zespołu, to mamy jeden zespół, który jest w stanie end-to-end -end dostarczyć cały szereg funkcjonalności dla jednego feature'a, gdzie mamy osobny mikroserwis, osobny mikro frontend i to wszystko ze sobą spójnie działa i koniec końców jest łączone w jakąś większą całość. Natomiast także tutaj trzeba brać pod uwagę, że możemy mieć mikro mikrofrontendy wertykalne, gdzie dobrym przykładem są na przykład różnego rodzaju dashboardy. Dashboard jest rzeczą taką stricte niedomenową, ale zawiera często bardzo wiele różnych domen i tutaj różne zespoły pewnie będą pracować nad tą jedną rzeczą, nad jednym e, widgetem na dashboard, natomiast. To czy mikro, to czy. Tu też zależy właśnie od tej skali, bo może, może być tak, że chcemy, chcemy obudować zespoły w obrębie poszczególnych widgetów, a chcemy obudować zespoły w obrębie poszczególnych domen dla widgetów. Możemy mieć na przykład widgety, które będą, będą cross-domenowe, bo też tak się zdarza. Plus dochodzi też sprawa. A kto będzie miał odpowiedzialność za łączenie tego na dashboardzie, bo dashboard przecież też nie będzie końcowym produktem, tylko też pewnie będzie jakąś częścią. Więc bardzo ciężko tutaj mówić o jakimś połączeniu stricte microfrontends, microservices, bo chociażby także komunikacja tutaj i techni nawet techniczna. Także może być różnie, różna. Mogą być zupełnie odseparowane, mogą iść przez BFF, mogą mieć api Gatewaya i być zupełnie inaczej składane, mogą korzystać z zupełnie niezależnych y, źródeł bezpośrednio, z innych y, api. Uważam, że ciężko tutaj powiedzieć, jak powinno się robić. Także każdy przypadek uważam, że tutaj warto by było po prostu przeanalizować, jak nam będzie się najlepiej pracować, żeby koniec końców jak najszybciej, jak najlepiej dostarczyć końcowy produkt i najlepiej też tak w jak naj, najszybszych iteracjach. Czyli de facto dosyć mocno oddzielasz, dajesz taką grubą kreskę pomiędzy frontendem i backendem. Nie, dobrze rozumiem. nie, nie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić i też w takim właśnie zespole pracowałem, gdzie każdy z zespołów właśnie był obudowany, że jeden zespół w całości robi jeden mikroserwis, jeden mikrofrontend, drugi zespół robi analogicznie, inny mikrofrontend i do nie... niego sprzężony zespół. Ale to był taki konkretny przypadek, że nam się tak najlepiej pracowało. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić też projekty, w których no nie do końca może się to sprawdzić. Wszystko chyba zależy właśnie też od tej struktury organizacji, kto z kim pracuje. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy już gotowe API i przepisujemy tylko frontend. W tym momencie też może być tak, że będzie nam łatwiej obudować się względem zespołów na e, takich bardziej horyzontalnych, które będą dostarczać jakieś e, szerowalne komponenty na naszą stronę. Tutaj ciężko mi jest e, na przykład e, moduł i bramka płatności. Jest to typowy przykład mikrofrontendu który może być zupełnie w różnych domenach dostarczany, bo możemy na jednej stronie za wiele rzeczy płacić, możemy w skle możemy... W Mamy jakiś sklep usługowy, to możemy i na domenie usług mieć płatności, i, na, i w koszyku produktów mieć płatności, i tu, i tu używamy. I to w żaden sposób tutaj też by nie było i nie byłoby obudowane, że mamy stricte przywiązanie do mikroserwisów. Ale z drugiej strony ta architektura mogłaby wyglądać tak, że mamy kompletnie dwa a, sposoby płatności oddzielne, pomimo że. To jest coś, czyli płatność, ale możemy i to by było też w porządku, w zależności od naszych requirementów i wszystkiego, żeby to były kompletnie dwa niezależne, o ile chcemy się mocno oddzielić, sposoby płatności, tak? Jakby tak. tutaj technologicznie możemy się też od tego dzielić, możemy to współdzielić. Taką błędą tego, co mówisz, to jest to, że no bo. W utopijnym świecie przedstawienie mikrofrontendów, znowu ja troszkę wracam do, do tych początków, tego, jak to powstawało, było mamy te mikroserwisy, zamknijmy się, enkapsulujmy w teamy, Miejmy też mikrofrontend, oddzielne zespoły, znamy tylko tą domenę, jak jesteśmy ekspertami kompletnie oddzieleni i mamy swoje zabawki w tej piaskownicy, w której siedzimy, prawda? Ale my teraz chcemy powiedzieć to, że nawet wyobraźmy sobie, że po stronie backendu nie ma mikrofrontendów. To my możemy myśleć o mikro, przepraszam, mikroserwisów. To my i tak możemy myśleć o mikrofrontendach z perspektywy po prostu frontendu. Eee, możemy myśleć i to może mieć realną wartość, ponieważ na przykład UI może się nam o wiele częściej zmieniać, tak? I może być chęć właśnie takiego step-by-step step, e, zmiany, cokolwiek. Znowu, wiadomo to co wcześniej poruszyliśmy wiele aspektów ale to jest kompletnie w porządku i żeby się nie ograniczać e, ostatnia rzecz ostatnia rzecz a mianowicie backend e, api za, zapomniałem jak to się nazywa ale tworzymy warstwę backendową dla frontendu czyli mamy serwisy to jakby api gateway tak który Wiefer. nam będzie roz, do, dokładnie co o tym myślisz Okej okay, nie OK. Ja myślę, że w wielu przypadkach jak najbardziej ok, a szczególnie w takich, w takich przypadkach, kiedy właśnie mamy już gotowe API. Mamy gotowe API i one pochod albo na przykład korzystamy z wielu różnych gotowych API. No i takim najbardziej czyst czystym rozwiązaniem jest takie rozwiązanie, że na frontend dostarczamy takie wartości w takich formatach, jak frontend bezpośrednio wyświetla i konsumuje do dalszego przetwarzania a jeśli nasze DTOs w gotowym API które gdzieś, z którym gdzieś tam mamy się zintegrować no nie są takie wygodne i wymagają wiele wiele pracy na frontendzie tworzenie anti-corruption layerów na frontendzie, no to uważam, że jak najbardziej w takim przypadku backend fro for frontend jest najlepszym chyba wyborem. Oczywiście, jak robimy nową aplikację i pracujemy w zespołach, właśnie tutaj najlepiej w takich horyzontalnych, gdzie na jednym skramowym planingu, refinementie czy innych ceremoniach rozmawiają ze sobą, tylko wyspecjalizo wyspecjalizowani w danej domenie, pracownicy i frontendowi, i backendowi, no to oni ze sobą na kontraktach dogadają tak, żeby było dobrze. Ale Czasem tak jest, czasem tak nie jest. Więc tutaj też trzeba przeanalizować, co musimy zrobić. Dokładnie. Pytam, ponieważ też można się spotkać z opiniami, że to jest kompletnie antypattern. Tak nie jest. Znowu odcienie szarości. Marcin, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Wyczerpaliśmy temat ten, który sobie założyliśmy na samym początku. To na koniec tak podsumowując. W pierwszym odcinku o mikrofrontendach porozmawialiśmy, dlaczego w ogóle zastanawiamy się nad mikrofrontendami. I na pewno, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy chcemy mieć niezależne zespoły, chcemy mieć niezależną pracę, albo musimy mieć niezależną pracę, analiza naszej organizacji daje nam takie pozytywne przesłania, że będzie, będziemy pracować w bardziej wyspecjalizowanych feature teamach. Aplikacja będzie się rozrastać. Chcemy mieć bezpieczniejszy deployment mniejszych funkcjonalności, żeby nie narazić całego, całej dużej aplikacji czy dużego portalu. Możemy zacząć się wtedy zastanawiać, czy mikro frontendy będą miały sens w naszym projekcie. W następnym odcinku myślę, że poruszymy już bardziej aspekty techniczne, jak w ogóle to możemy robić, albo także jak to historycznie wyglądało, jak, w, jak się kształtowała sama idea budowy mikrofrontendów, ponieważ ta idea jest tak popularna, że jej rozwiązania techniczne chyba przychodzą szybciej niż... Ktokolwiek jest w stanie nawet to ogarnąć, żeby dopasować te idealne rozwiązanie do swojego projektu, abstrahując od tego, że idealnych rozwiązań nie ma. Oj tak, narzędzi powstało bardzo dużo i jeszcze dodając jedno słowo podsumowania, w tych wypadkach, w których powiedziałeś tak, rozważmy mikrofrontendy, mając z tyłu głowy, one kosztują na początku. Tak, wyliczmy to sobie, zastanówmy się, czy to warto. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat. Jak byście chcieli, abyśmy coś jeszcze poruszyli, dawajcie proszę znać mailowo na Linkedinie, przez sociale. Macie do nas kontakt, a my słyszymy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia.